Bolesław Prus, krótki życiorys, krótka biografia. Bolesław Prus, a w rzeczywistości Aleksander Głowacki, bo w rzeczywistości tak się nazywał. Urodził się 20 sierpnia 1847 roku w Hrubieszowie. W 1863 roku, w wieku 16 lat, brał udział w powstaniu styczniowym, podczas którego został ranny. Był też więziony za udział w powstaniu i po jakimś czasie został pozbawiony za karę za to, że brał udział w powstaniu szlachectwa. Z powodów finansowych nie był w stanie skończyć studiów i brał się za wiele zawodów, w tym m.in. za fotografię. Debiut taki dziennikarski to 29 maja 1872 roku w czasopiśmie Opiekun Domowy. Był to artykuł Nasze grzechy. Oraz jakiś czas potem w czasopiśmie Niwa artykułem o elektryczności. Można powiedzieć, że wśród tej pracy dziennikarskiej to jednak troszkę włożył wkładu w takie popularyzowanie tych takich najnowszych technik, takich przyszłościowych technik, jak na przykład elektryczność. Wtedy też rozpoczął podpisywać się jako Bolesław Prus, a własne nazwisko, można powiedzieć, pozostawił na takie bardziej poważne działa. Uważał, że ta praca dziennikarska, często pisanie artykułów do takich czasopism, pism bardziej satyrystycznych, to coś, co nie powinno się podpisywać swoim takim prawdziwym nazwiskiem, dlatego tam podpisywał się jako Bolesław Prus. Oczywiście później ten Bolesław Prus to już był podpis pod większością rzeczy, a to, że w rzeczywistości nazywał się Aleksander Głowacki, już można powiedzieć tak znane nie jest. Od 1873 roku pisze dla ta pisma Mucha. Od 1874 roku pisze w piśmie Kolce, a od tego samego roku w Kurierze Warszawskim, gdzie tworzy kartki z podróży i kronikę tygodniową. I dzięki właśnie tym kartkom z podróży i kronice tygodniowej zyskuje dużą popularność. W tym czasie ma stałą pracę, pracuje jako kasjer w banku. A to bycie felietonistą to tylko dodatek. Taka dodatkowa praca, dodatkowe pieniądze. W 1875 roku żeni się z Oktawią Trębińską. Lata 1882-1883 to czas, kiedy prowadzi nowiny, ale czasopismo w końcu upada, co dosyć mocno przekłada się też na jego sytuację finansową. To też praca, okres pracy nad wieloma innymi, dla wielu innych gazet, czasopism. Tygodnik Ilustrowany, Kurier Codzienny, Kraj. Ale te lata 80. to też początek pracy nad dużymi dziełami. Dużymi dziełami, które, można powiedzieć, często są uznawane za jego największe dokonania. Ale te mniejsze też, przynajmniej w mojej opinii, też są czymś bardzo ważnym. Na początku placówka z lat 1885-1886. Następnie lalka, której wydanie książkowe było w roku 1890, ale wcześniej była wydawana w Kurierze Codziennym w latach 1887-1889. Następnie Faraon, wydanie książkowe w 1897 roku, natomiast w Tygodniku Ilustrowanym Faraon był publikowany w latach 1895-1896. Następnym dużym dziełem była powieść Dzieci z 1909 roku, a rok wcześniej była publikowana w Tygodniku Ilustrowanym. A kolejna powieść, Przemiany, chociaż była publikowana w Tygodniku Ilustrowanym w latach 1911-1912, nie została ukończona, ponieważ Bolesław Prus zmarł 19 maja 1912 roku w Warszawie. I powieść Przemiany nie została ukończona. Ale to, co wspomniałem, nie wolno zapominać o innych, tych mniejszych dokonaniach Bolesława Prusa, o nowelach i opowiadaniach, które dla wielu są równie ważne, chociaż niektórzy uważają, że nawet ważniejsze od tych dużych dzieł, od tych dużych powieści, bo właśnie w nich był w stanie przekazać bardzo wiele rzeczy, pomimo niewielkiej objętości.
I tutaj należy zaliczyć na przykład przygody Stasia z 1879 roku, Antek z 1880 roku, Katarynka też z 1880 roku oraz Kamizelka z 1882 roku. Więc Bolesław Prus to naprawdę potężna ilość pracy jako felietonista, jako dziennikarz, ale też kilka powieści i wiele nowel i opowiadań. Co ciekawe, był bardzo mocno związany z Nałęczowem, gdzie przez wiele lat jeździł, żeby odpoczywać, żeby poprawiać stan swojego ciała. Tu też istnieje jego muzeum biograficzne oraz pomnik. Więc Bolesław Prus to postać, którą najczęściej znamy właśnie z lalki, z Faraona, czy też z Kamizelki, Katarynki, ale to też postać, która przez wiele lat była wspaniałym felietonistą, dziennikarzem i dopiero później dała się poznać jako autor, twórca większych dzieł. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, podziel się tym materiałem tak, żeby mógł dotrzeć do jak najszerszego grona ludzi. Dziękuję, do usłyszenia i zobaczenia ponownie.